Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i przywitałem się za głośno, dał mi o tym znać program do nagrywania i moje urządzenie nagrywające, w sensie mikser. Ale co my tu mamy? My tu musimy się udać na następną misję. Ja bym cię, Grażyno, wysłała do bądlenia się, weź się pomóc trochę, ten stres obniż. A następną zabawę porwiemy Irwina, porwiemy Dzikiego Billa, porwiemy Olgę i porwiemy Barda. Tak, porwiemy Barda. Dobra, ponieważ ostatnio w mieście wszystko ogarniałam i wiem, że muszę iść do Warrens, nie wiem jak to tłumaczyć, więc ruszajmy. Dziki Bill, Bart i Olga. Provisions. Warrens. Okej, już wiem, gdzie to jest. 12. Dwie łopaty standardowo. Bierzemy Olgę. Więc myślę 2T. Wiecie co? Dam sobie 3, a nawet 4, ponieważ tutaj jest dużo potworów dających blight. Standardowo 2. Czy jest wodę święconą? No, w sumie jest kilka rzeczy, które dają wodę święconą, ale one nie zdarzają się zbyt często. Dam na wszelki wypadek. Aha. No i 2 klucze. Standardowo. Standardowe, myślę. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Tak, tak. Mhm, myślę, że to będzie dobre. Chodźmy zatem. Fajne mają kolory, powiem wam szczerze. Nic. Okej, pierwsi przeciwnicy. Bardzo mi się to nie podoba. Czy ty masz coś innego? Tak, ty masz coś innego, ja bym ci chciała to zamienić na to. Ale dobra. Ach. Piękny krytyk, po prostu jestem z ciebie dumna. Czy ja chcę? Ile to zadaje? 4,9? 8,16. Bardzo ładne kryty mi na nich wchodzą jak na razie. Battle Ballad. Tutaj nie ma co się stresować za bardzo. Okej. Okay. Miss, nieładnie. Bardzo niefajnie. Się nie rusza. 85, a to ma 90. Press this advantage. Give them no quarter. Tak się nazywa Open Veins. Otwarte żyły. Aha, i to ci wrzuca blida. Bardzo fajnie. Ty to możesz zrobić tylko z ostatniego miejsca. A ty mi pokaż. Tobie pasuje bardziej trzecie miejsce. Aha. Okej. Okay. Dobra. Jak coś, to możemy go przenieść na koniec i zarządzać nim stresem i wrzucać Battle Ballady. Na razie go sobie tutaj zostawimy. Jak się zacznie robić niebezpiecznie, to myślę, że wtedy zacznę się bawić w odstresowywanie i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Ona musi być na trzecim, żeby to robić, no. Włożyłam to sobie, że nie stan nie ten. Nie kusił. Bardzo, właśnie, bardzo bym chciała go zabić. Ojej, jej, ała! To bolało! Ojej, ała! To też bolało! Dobra, musimy się na serio zająć leczeniem. Dobra, ładnie. Okej, ten zdodżował. Super. Ciebie wyleczę trochę. Chcę go strzelać. 6-13. Który ma większe accuracy? To masz większe. Super. Zabicie go było dla mnie bardzo korzystne. Zbufuj ich. Dziabnij go.
Okej, bardzo mi się nie podoba, że on fokusuje mojego... tutaj kolegę. No, dziabnij go. Bardzo mi się też nie podoba, że nie miałam okazji go wyleczyć. No nic, pójdziemy w ten sposób. O, scouting mamy. Chociaż tyle. Oj, to na dwa pokoje. Super. Dobra. Tutaj nas czeka na razie... Aaaa, jak głupio w to weszłam! Po prostu... aż mi słów brakuje. Cholero ty jedna, ty masz kleptomanię, tak? A nie, ty jesteś kompulsywny. On się może też na półki z książkami ruszać, rzucać i tak dalej, i tak dalej. Mi się bardzo nie podoba, no ale cóż. Chodźmy tutaj, tu jest na razie spokojnie w miarę. To jest złoto. Zjedzcie. Się przyda. Ile ty masz w ogóle życia? 19 łącznie. Więc ciebie można na razie sfokusować w leczeniu. W sumie i tak to muszę zrobić, więc... No! Po prostu słów mi brak. Pile of Bones. Jesteśmy w Warren. Monument... Usypisko kości. Woda święcona. Usypisko kości. Pile of Bones. Woda święcona. Bardzo fajnie. Osobiście wolałabym nieco więcej złota. Black as death. Daj nic. W sumie się cieszę, że tędy przeszłam, ponieważ mam te crestsy. Z których jestem niezwykle zadowolona. Chodźmy teraz tu. To ma największą 40%. Więc... tak w sumie ty byś to robił. Ale tak to masz szansę na rozłączenie tego. Okej. Okay. To jest skóra. Ludzka skóra. Właściwie to nie jest ludzka skóra, ale dobra. O, cult scrollingus. Oj, ho. Scarching, co to jest? A on nie ma żadnych ręczt. A to spoko. To jest fajne. Chodźmy tutaj. Na to były zioła, tak? Monument. Moonshine Barrel. Tak, zioła. Buff. 30 damage'a. Jeju! Jak ładnie. Powinnam sobie dopisać, że to jest buff. Okej. Okay. Teraz idziemy w nieznane. To w sumie ostatni pokój nas czeka, więc... Fajnie. Aha, to mi daje światło. Zapomniałam. Executed with impunity. Wylecz go. Bardzo ładnie. Bardzo bym chciała, żeby teraz był on. A, oczywiście, że nie. Okej. Okej. Chociaż tyle. Wsadzimy go na koniec, bo pasuje mi... Pasuje mi już ten... Darkness closes in, haunting the hearts of men. Dobra. Wiedziałam, że on się może rzucać na książki. Pasuje mi zrobić jakieś uspokajające zaklęcia. Ruszmy tutaj.
Nie mam tak dużo z tej wyprawy. Dość bardzo właśnie mało. Zyskowna ta wyprawa. Wyjdziemy na niej na zero w sumie. Chcę wyleczyć ciebie. Okej. Najpierw dajmy mu Battle Ballad. Zabiję go. Chcę mieć pewny... Zawsze to jest jeden przeciwnik mniej, zadający nieco obrażeń mniej. Więc to zawsze trzeba mieć w pamięci. Resist Lead. Aaa, niefajnie, niefajnie. W sumie to ciebie znowu uleczymy. Nie jest tak silny jak pozostali jego koledzy. Okej, minus 4 to zawsze coś. Troszkę ich odstresuj. Oczywiście, że nikt. Ach. Jeszcze stun mi na niego wrzucił. Bardzo niefajnie. Mhm. Jego, żeby utrzymać ich w jak najlepszej kondycji. Miss znowu? Przecież ty masz całkiem niezłą akurację. Znaczy, celność, no. Ile masz bieda? 4. No co jest? To jest denerwujące i to naprawdę bardzo. Już się go w sumie nie opłaca atakować. Dlatego wykorzystamy kolejną rundę na próbę jakiegokolwiek zrobienia czegokolwiek. Aha. Dobra. Wykończ go. This expedition at least promises success. Dobra, na tobie użyjemy bandażu. Okej, okay, ostatnia walka i ostatnia skrzynia. Czy ja mam? Mam i mam też to. Wylecz tego. Super! Pięknie, ty się cofnij. Okej. Okay. Uniknięcie tego było bardzo dobrym pomysłem. Wiecie co, zrobię to. Żeby był twardszy. No i za zero dostał. Właśnie o tym mówię. Reszta uniknęła. Więc super. W sumie grupowy heal nie jest taki głupi. Nie mogę go dziapnąć, tak? No tak. Więc do niego strzelę. I spafuj. Jeszcze ten bleed. On nie jest aż taki bolesny, więc... Bardzo ładny atak! Naprawdę! Kolejny. Bardzo ładne krycie wchodzą. To dość częste. Spróbujmy ich jakoś postresować trochę. Super. I super. A trifling victory. Wszystko się zamieniło. A victory nonetheless. Okej, co tu mamy? Dużo fajnych rzeczy. W sumie cokolwiek wyrzucę i tak będzie dobrze. Cały dungeon za nami. Zobaczmy, ile uzbieraliśmy. Trochę uzbieraliśmy. The swine folk's labyrinth may yet prove to be navigable. Wyprawa nam się zwróciła. To na pewno. Tam były ze 3000 bodajże na tą wyprawę wrzucone, więc bardzo fajnie. Ojej! 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 Jakie brzydkie i niefajne. Naprawdę. My obsession
caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Ciągnę ich tutaj ręcznie. Zobaczmy, kto potrzebuje. Bart na pewno potrzebuje się odstresować, ale niedużo. Irwina sobie zostawimy, bo byśmy go posłali na kolejną potyczkę. Gdzie ty jesteś? A ty dalej jesteś tutaj. A ty nie potrzebujesz być tutaj. Sam tak zadecydowałeś, tak? Dobra. Czy oni mają coś, co ja chcę na pewno usunąć? Hermanowi bym chciała na pewno coś usunąć. Mogę? Nie mogę. Tak. I Marion by usunęła tą bulimiczność. Bardzo mi się to ona nie podoba. Znikaj mi z tym. I poślemy Bernarda tutaj. Właśnie. I zaczniemy go ulepszać. 15. Jeden mi brakuje. Serio? 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 Dobra, ulepszmy im sobie broń. Ich nie mogę ściągnąć. Dobra. Przydałoby mi się trochę pieniędzy, więc... O, świetnie, trzeci boss. Naprawdę się cieszę. Co to jest? O, to jest fajne. Tego też jeszcze nie mieliśmy. Więc w następnym odcinku pójdziemy sobie tu. I kim by sobie tu pójść? Muszę mieć przynajmniej 4000. Zobaczmy, czy mamy... Nie, Bounty Hunter, jak on ma śmieszną skórkę. A nie mamy Tatuarm. Właśnie się tak zastanawiałam, bo ściągnęłabym... jeszcze ją. Czy ja mogę wziąć... Nie mogę wziąć Hermana. Czy ja mam jakiegoś leczącego... Nie. Nie mam. A sister of battle, pious and unrelenting. A, nie jest to źle. Ma nawet te, które mi się podobają, więc spoko. Mamy też kruka. Go sobie wsadzimy. Weźmiemy sobie kruka, weźmiemy sobie ją, weźmiemy sobie Grażynę. I Cecylię, myślę, sobie weźmiemy. No. No, no, no. To będzie fajne. Kruka bym w takim razie jeszcze troszkę zlewelowała. Niekoniecznie tu. Chociaż może tam by było lepiej. Sprawdźmy. To ci zleweluje. To jest Blight. To też jest Blight. Nie dam ci tak. Grażyno, Grażyno, Grażyno i Cecylię. Cecylio, Cecylio. Cecylio, Cecylio. To bym ci mogła odblokować, to jest fajne. To też jest fajne. To też jest całkiem niezłe. Ale skupimy się na tym. Weźmiemy, damy ci to. W sumie damy ci to zamiast tego. No. I to ci podciągniemy na drugi poziom. I będzie tak. Okej. Okay. Ale dalej polecimy sobie w następnym odcinku. A w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.